Witam serdecznie. Dziś mamy 5 dzień maja 2015. Rano był kikowy szlak, ale wyszedłem na ten kikowy szlak i komórki nie wziąłem. Dlatego nagrywam go dzisiaj wieczorem. Właściwie nie wieczorem, no niebawem wieczór, jest godzina gdzieś tam koło 18 w tej chwili. Chciałem dzisiaj powiedzieć kilka słów na temat przestać żyć złudzeniami. I właściwie do tego tematu zainspirował mnie... Rano miałem trochę inny temat w planie, ale zainspirował mnie mocno Jarek Morawski na swoim naprawdę świetnym blogu nazywanym Plan 40-letni. Pisze naprawdę fantastyczne spostrzeżenia, bardzo, bardzo trafne, bardzo mądre, bardzo pouczające. I dzisiaj pisał o tym, że wrócił z chorobowego i no był chory po prostu, wrócił z chorobowego i został wezwany w swojej firmie na dywanik, prawda? Ma się stawić na dywaniku i tam mają rozstrzygać pewno, ma mieć rozmowę jakąś dotyczącą, prawda, dlaczego chorował i w ogóle, i w ogóle, i w ogóle. I pracuje w pracy, w której tak jak pisze na swoim blogu, wielu ludzi mogłoby mu zazdrościć, prawda, wielu ludzi sądzi, że to jest super praca, to są super dochody i tak dalej, a wyraża w tym swoim wpisie taką wielką niepewność tego wszystkiego i kończąc to ewidentnym stwierdzeniem, że jeżeli chcemy naprawdę w życiu coś osiągnąć, naprawdę na serio, musimy prowadzić własną firmę. Musimy prowadzić własną firmę, bycie pracownikiem. Praca dla kogoś po prostu to jest fatalny wybór. I cieszę się ogromnie, czytając takie właśnie wpisy i Jarka i innych ludzi, w takim tonie wpisy, dlatego że one pokazują, że ludzie po prostu wyszli z fikcji. Że coraz więcej ludzi wychodzi z fikcji tak zwanej stałej pracy, z fikcji tak zwanego pewnego zajęcia, z fikcji myślenia, że to, gdzie jestem tu i to, co robię teraz, to, czym się zajmuję, to już może być tylko lepiej i to mnie doprowadzi do jakichś świetnych sukcesów, będę się w życiu spełniać. Wielu ludzi widzi bardzo wyraźnie, że to jest po prostu fikcja, że to jest po prostu abstrakcja, że to jest coś, co w każdej chwili może się urwać, może się nagle skończyć, może się totalnie zmienić. Jeżeli człowiek nie będzie, nie położy swojej przyszłości, czy nie włoży swojej przyszłości w własne ręce, jeżeli nie zadba sam naprawdę na serio, tworząc własne przedsięwzięcia. Oczywiście marketing sieciowy jest genialnym rozwiązaniem na to. Można pracować, można na boku budować sobie to bezpieczeństwo i potem zdecydować. I nie ma sprawy, można zdecydować, czy pracować dalej, jeżeli będziecie dalej pracować, nie ma sprawy. I budować sobie ten biznes na boku, czy zająć się tylko nim. Czy robić w końcu coś, co naprawdę chciałoby się robić, o czym się marzyło od lat. Zająć się czymś, gdzie można się spełniać, mając mocny dochód z marketingu sieciowego, który wymaga zupełnie innych nakładów czasowych i finansowych i zupełnie w inny sposób go buduje. Także tyle na ten dzisiejszy pokikowy szlak. Temat naprawdę bardzo ważny. Przestać żyć złudzeniami. To jest wielka, wielka rzecz. I spotykam wielu, wielu różnych ludzi i ogromnie się cieszę, kiedy spotykam takich ludzi właśnie jak Jarek, którzy pokazują, że życie złudzeniami to po prostu już przeszłość generalnie, że to jest coś, co minęło. Bo spotykam oczywiście wielu, wielu ludzi, którzy żyją nadal złudzeniami i dopiero jakiś wstrząs pewno na ich drodze życiowej, coś nagle zmieniającego w ich życiu może w jakiś sposób próbować ich wybudzić, prawda? Może ich w jakiś sposób wybudzić, ale różnie to bywa. Tyle na dzisiaj. Jutro już na pewno z trasy kikowego szlaku. Trzymaj się, hej.